W dzisiejszym odcinku przetestujemy nowy Halloweenowy event w Mining Simulator, bo podobno jest giga mocny, no i to też jest dobra okazja, żeby trochę wrócić do mininga. Miałem nagrać jakiś czas temu odcinek z mininga, ale finalnie go nie nagrałem, nawet sobie podbierałem pewne rzeczy. Tutaj na przykład mam Prime Gaming i sobie to odebrałem, jak widzicie, dostaje się za to jakieś tam peta, jakieś inne rzeczy, ale to jest mało ważne. W sumie zobaczmy tutaj, czy mamy coś do odebrania. Nie mamy w sumie, to przydałoby się coś wrzucić tutaj. I w ogóle tu są różne waluty, właśnie tu jest ta candy waluta, prawdopodobnie Halloweenowa właśnie. Zaraz zobaczymy, jak to działa, tylko może sobie wrzućmy na przykład to. No tutaj to wrzućmy sobie na 2 godziny, będziemy mieć tam jakieś gemy. Tych muszelek chyba nie możemy wrzucić niestety, bo wydaje mi się, że nie mam tych muszelek, ale w sumie zobaczmy, gdzie ten event Halloweenowy jest. No jakby tutaj go nigdzie nie ma, a więc musi być gdzieś indziej. Prawdopodobnie tutaj się wchodzi do tego eventu. Dokładnie tak, tutaj mamy ten event Halloweenowy, a więc sprawdźmy, o co tutaj chodzi, jak wygląda ta mapka. Powiem wam, że ciekawie to wygląda. Ktoś mi tutaj trade'a daje, zobaczmy, co ma tutaj ta osoba. Ja dawno w mininga nie gram, ja mam w ogóle jakieś słabe pety, ale ta osoba chyba chce po prostu ode mnie pety. No to ja niestety nie mam zbyt dobrych petów, bo nie grałem mega długo w mininga. Dobra, ale zobaczmy, co tu mamy do roboty. No kurczę, będzie mi wysyłać trady. Tutaj mamy 2 jajka. Mamy za jakąś walutę halloweenową, tutaj za drugą walutę i tutaj najdroższe jajka, więc ciekawie. Dobra, zobaczmy, co mamy w shopie. W shopie możemy sobie za tą walutę kupywać laka, super laka, omega laka, jeszcze tutaj jakąś potkę mityczną. A więc ciekawie. Na pewno to też będziemy musieli się kupić, ale zobaczmy, tu, co tutaj jeszcze jest. Tutaj są challenge. Tutaj w ogóle mamy... Aha, dobra, wiem, jak to działa. Tutaj cukierek albo psikus, wchodzimy i odbieramy sobie tą walutę. Dokładnie tak to działa. Tylko ciekawe, czy nie lepiej jakby odbierać sobie tą walutę w momencie, gdy po prostu zdobędę jakieś pety halloween. Nowe, tak naprawdę. Zobacz, może już na pierwsze jajko mamy. Zobaczmy, ile nam się uzbierało tego. 5000 potrzebujemy. Dobra, to może na początku sobie tutaj, nie wiem, pokopmy, żeby w jakiś sposób zdobyć tą walutę. Powinno się w taki sposób zdobywać tą walutę. Zaraz się w sumie przekonamy. No tylko to trochę musimy sobie pokopać tutaj i w ogóle też nowe rudy dodali z tego, co widzę. Dobra, sprzedajmy to. Zobaczmy, czy dostaniemy walutę halloweenową. Dostajemy, ale w sumie mega mało. I tutaj też jakieś jajko jest. Prawdopodobnie 0 robux. Za 549 robuxów. No dobra, no to dużo. Dobra, to ja sobie zarobię chociaż na pierwsze jajko, żebyśmy mieli cokolwiek. I w ogóle teraz gdzieś w dół mega polecimy, bo ktoś tutaj dosyć dużą dziurę wykopał, chyba do końca jakby mapki ktoś wykopał tą dziurę, bo lecę i lecę i lecę. Dobra, i teraz tutaj jesteśmy. W ogóle załóżmy najlepsze pety. Czy mi coś się zmieni? Założyłem jakieś takie pety, tylko teraz wolniej kopiemy, a więc to nie są wcale najlepsze pety. Nie wiem, tak jak mówię, ja w mininga bardzo długo nie gram, a więc myślę, że jakiekolwiek pety z jakiegokolwiek jajka będą lepsze niż moje pety. Dobra, trochę pokopałem, myślę, że na jedno jajko przynajmniej będzie nas stać. Zobaczmy. Dobra, mamy akurat 5000, więc mamy na jedno jajko. A więc sobie na razie aż jedno otwórzmy. Zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. I wyleciał nam uncommon i mi go chyba usunęło. Najgorzej, miałem zaznaczone usuwanie. Dobra, to idę dalej kopać. Dobra, teraz mamy 10 tysięcy jakby tej waluty, a więc mamy na te 2 najgorsze jajka. Zaraz wydropimy sobie coś pewnie lepszego i zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Od razu 2 naraz mi otworzyło. No wydropiły mi 2 te najgorsze, a więc mamy takie pety. I gdzie one w ogóle są? I one są tutaj na dole. I one teoretycznie dają mało, ale mnożą nam tą walutę, więc no będą spoko. Tylko no problem w tym, że więcej tej waluty musimy zdobyć. Tutaj zobaczmy, w tych challenge'ach może jakąś walutę się zdobywa. Na przykład tutaj 45 milionów bloków muszę wykopać. No to w sumie dużo. I tutaj w ogóle mega ciekawą rzecz widzę. Pet enchant, a więc tutaj można pety enchantować. Ciekawe, jak to działa. Tutaj w ogóle jakieś rzeczy potrzeba na te pety. Potrzeba jakby, wydaje mi się, że różne rudy, które tutaj tak się nazywają dziwnie. Ciekawe w sumie. Tu jest jeden pet i tu są chyba jakieś takie enchanty, które można wrzucać. Idę spróbować pozbierać jakby te różne rzeczy. To wydaje mi się, że po prostu są zwykłe rudy, które będziemy musieli w jakiś sposób sobie wykopać. I w ogóle te zauważymy jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj ten gościu sobie wchodzi do domku i to jakby znika, a więc dobra, ja tutaj mu zarąbię ten jeden domek. No nie, no tutaj ten mi zabrał. Trochę dziwnie to zrobili, że jakby jedna osoba tylko może sobie z tych domków skorzystać. Dobra, ale idę kopać te rudy, bo jestem ciekawy tych pet enchantów, bo tak jak mówię, ja w mininga bardzo długo nie grałem i nie do końca jeszcze wiem, o co tutaj chodzi z tymi wszystkimi rzeczami. Dobra, wydaje mi się, że uzbieram już wszystkie jakby materiały potrzebne do wytworzenia tego czegoś tutaj, a więc klikamy sobie, no i będziemy to mieć za 5 minut. Nie wiem, czy to jest pet, czy to nie jest pet, ale zaraz się przekonamy. I tutaj w ogóle do tych jakby enchantów potrzeba różne inne rzeczy. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak, na jakiej zasadzie te enchanty działają, ale prawdopodobnie to się, wiecie, doczepia do petów czy coś takiego i macie takie jakby enchanty, jak są w innych gierkach, które podnoszą wam pewnie moc, jakieś tam inne rzeczy. Dobra, ale kopię sobie dalej, żeby zarobić więcej siana, żebyśmy jakiekolwiek lepsze jajka mogli otworzyć, bo te początkowe są giga słabe. Dobra, w sumie myślę, że już te 5 minut minęło, więc pójdźmy tutaj do tych enchantów i zobaczmy, co będziemy mieli do odebrania. Mamy tu jakiegoś demon, coś tam do odebrania. Jestem ciekawy, czy to jest pet, czy to jest enchant, ale raczej obstawiam, że to jest jakiś
Enchant. Tutaj w itemach to gdzieś może być? Zobaczmy w sumie. Tutaj to mamy. I to możemy do jakiegoś peta przyczepić. Chyba. No dobra, to spróbuję na przykład do tego może, chociaż tutaj chyba szkoda takich petów. Wydaje mi się, że muszę wydropić sobie jakieś te pety z tego eventu Halloween, bo w ogóle widziałem, że te pety z ostatniego jajka dają jakieś 100 tysięcy mocy, a więc naprawdę, naprawdę dużo. I to jest na pewno rzecz, którą chciałbym sobie wydropić. Tylko czy zrobiliśmy jakiś daily challenge? O, zrobiliśmy jeden. I tutaj w sumie też drugi, a więc spoko. I tutaj za trzeci musimy 40 legend trafić. No to chyba dużo, tak mi się wydaje. Dobra, ale w sumie ogarnimy też jeszcze jedną rzecz, bo ja mam 39 tysięcy gemów, a to jest dosyć dużo i jeszcze teraz w ogóle możemy odebrać sobie te, które wrzucałem wcześniej, bo trochę więcej minęło. Jakby nie miałem dalej czasu, żeby to nagrywać, a więc jest tak naprawdę kolejny dzień i tutaj jeszcze możemy sobie z tej grupowej odebrać i możemy teraz na pewno już tutaj te rzeczy sobie podbierać, a więc sobie to odbierzmy oczywiście. I w sumie teraz może tutaj tą walutę bym wrzucił. Wydaje mi się, że mam 2 tryliony, a nie, jednak tyle nie mam. Dobra, to żartowałem, to nie wrzucamy, ale dobra, mamy 51 tysięcy i zobaczmy, co my możemy za to zrobić. Tutaj też jedną mega fajną rzecz dodali, teraz możecie multi rebirfa robić, coś co w miningu było mega słabe, że pojedynczo można było robić, teraz można kilka. I czy my mamy coś jeszcze? Tutaj mamy laka zwiększonego, tutaj więcej petów chyba, a więc ciekawie, ale to jest drogie, 55 tysięcy. Ekwipunek większy, mida stacz, no to mało ważne, tutaj w ogóle jakiś enchant, ale on już był, dobra, to w sumie jest to z tym jakby teleportami, że po enchancie wam się to nie usuwa. To w sumie tego multi rebirfa sobie jednego zróbmy, laka na pewno wymaksujmy, bo to jest ważne. No i tutaj to też jest dosyć ważne, będziemy więcej dostawać za sprzedawanie itemków. No i tańsze rebirfy też wymaksujmy i zostało nam 5000 gemów. Dobra, to teraz dalej musimy ogarnąć sobie więcej tych dyni, a więc dobra, ja sobie kopię, żebyśmy tak chociaż, nie wiem, ze 100 tysięcy mieli tego wszystkiego, czy nawet więcej, żebyśmy po prostu, no, mogli sobie potwierać trochę tych jajek, jak później, wiadomo, ogarniemy lepsze pety, to coraz lepsze jajka będziemy mogli otwierać i tak dalej, a więc dobra, niech to się wszystko farmi. Albo w sumie zrobimy to troszeczkę inaczej, bo jakby farmienie tej waluty bez tych petów byłoby naprawdę, naprawdę czasochłonne, a więc kupmy sobie takiego jednego pecika za 549 robuxów i mam nadzieję, że on będzie miał dosyć wysoki mnożnik jakby tej halloweenowej waluty i że coś ciekawego nam wyleci, jakby te pety dają prawdopodobnie dokładnie to samo, wyleciał nam no legendarny, ale tu są same legendy i na każdy jest taki sam procent, więc po prostu prawdopodobnie różnią się tylko kolorami, ale zobaczmy co ten pet daje. No z tego co widzę jest mocny i daje razy 1000 waluta, więc dobra, jest naprawdę, naprawdę mocny i na pewno będzie to mój najlepszy pet, tylko musimy jakiegoś zdjąć sobie. Na przykład zdejmijmy tego i załóżmy sobie oczywiście tego. No i jest moim najlepszym petem, ma powera razy 24 tysiące. Mój drugi najlepszy daje powera razy 15 tysięcy, ale no, patrząc na to, że to jest po prostu pet za robuxy, to i tak jest niezły. Dobra, musimy sobie podbierać tutaj domki, musimy temu gościowi pozabierać tutaj. Cyk, tutaj jednego, drugiego, no i teraz to mi się podoba. Czemu w ogóle za to nie dostanę? Zostaw ten domek, to mój domek. W sumie po prostu mógłbym sobie na priwa pójść i wszystkie domki byłyby moje tak naprawdę. I chyba tak zrobię w sumie, bo tu cały czas odbierają te domki goście. Dobra, mamy 4,5 miliona jakby tej waluty, a więc mamy już prawdopodobnie na kilka najlepszych jajek, aż na dwa. Dobra, to teraz otwórzmy sobie dwa, może użyjmy tych laków, bo z tego co pamiętam, to miałem tego dużo, a tego użyjmy na 4 godziny, a tego użyjmy na 6 godzin. Jakby i tak już bardzo mało w mininga gram, a tego użyjmy na 2 godziny. Dobra, i zobaczmy co z dwóch jajek nam wyleci. Cyk, no i mamy dwa jajka i wyleciał nam epic i coś jeszcze. Zobaczmy co te pety dają w takim razie i gdzie one są. No jeden jest chyba tutaj i on jest raczej słaby, a gdzie jest drugi ten epic? Ten drugi jest tutaj i też nie jest za dobry, ale powiem wam, że muszę pousuwać te wszystkie pety, bo nie ogarniam, który to jest ten halloweenowy, a który to nie jest ten halloweenowy. Dobra, wyczyścimy ekwipunek i w ogóle teraz zobaczmy, ile dostaniemy jakby tej waluty za sprzedanie. 3,6 miliona jakby tutaj tych rzeczy. Powinniśmy dostać więcej i mam nadzieję, że dostaniemy więcej. 1 100 000. Dobra, to ja chyba idę te domki odbierać. Albo dobra, w sumie pokopię sobie tak z kilka minut, zobaczymy, ile teraz dostaniemy. Bo może wcześniej miałem jakby te normalne rzeczy i tej rudy też mało miałem. Dobra, i teraz mam 100 milionów tych rzeczy eventowych, a więc zobaczmy, czy teraz dostaniemy po to. I w ogóle, jaki ten gość tutaj ma kill-off? Jakiś taki halloweenowy. Czy tutaj się jakieś kill-offy kupuje gdzieś? No, wydaje mi się, że to jest ewidentnie jakiś halloweenowy taki kill-off. Musimy taki ogarnąć. Ciekawe, czy tu jest shop. Tu jest shop. To może tu się gdzieś ogarnia ten kill-off. Nie no, tutaj są tylko potki. To gdzie ten kill-off jest? Pewnie na pierwszym wardzie w takim razie to musi być. Zaraz to ogarniemy, ale na początku może sprzedajmy sobie te rzeczy. Zobaczmy, ile dostaniemy za to. 100 milionów. No to troszeczkę więcej mamy już na ile jajek w sumie? 50. Prawie na 50 jajek. Jeszcze za chwilę sobie pójdę na swojego priwa, podbieram te domki, żeby było więcej. Ale też mi się przypomniała jedna rzecz, bo mamy ten enchant. I ten enchant możemy spróbować wczepić na tego peta halloweenowego, ale chyba nie możemy. A nie, dobra, możemy. Spróbujmy go wczepić, zobaczmy co
co się stanie, jak dodamy ten enchant. No i tu jest coś napisane, że Demon Treat, czy jak to się czyta, ale czy tutaj to nam coś dodało? Ciężko w sumie powiedzieć, bo tutaj ewidentnie widać, że jest jakiś power, czyli to nam dodaje powera tak naprawdę. Tutaj jakby size, no to prawdopodobnie zwiększa nam wielkość plecaka. I tutaj kolor, no to w sumie nie wiem, co taki enchant mógłby robić. Dobra, ale pójdźmy na pierwszy world, zobaczmy, czy w normalnym shopie nie ma tego kill-offu jakby halloweenowego, bo to mega fajnie wygląda. Tylko ciekawe, ile on kosztuje, czy on tak naprawdę gemów nie będzie dużo kosztować, a ja wszystkie gemy wydałem. Zobaczmy tutaj, czy gdzieś to będzie. No tu nie ma, ale to gdzieś indziej się w sumie te kill-offy robiło. Je się kupywało tutaj. I tu mamy jakiś taki kill-off. Jakiś taki trójząb, no to ewidentnie nie jest ten, co miał ten gościu. Dobra, znajdziemy to później, bo to naprawdę mega fajnie wygląda. Teraz w sumie bym potwierał sobie trochę tych jajek, tylko przydałoby się chociaż tak z 200 milionów tej waluty. Dobra, teraz jestem na swoim privie, więc wszystkie domki są moje, a więc ja sobie te wszystkie domki teraz odbieram, żebyśmy wyfarmili trochę więcej tej waluty. No i myślę, że jak będziemy mieć tak z 200 milionów, to wtedy potwieramy sobie trochę jajka. Dobra, mamy 201 milionów, a więc mamy na 100 jajek i mam nadzieję, że nam coś ciekawego wypadnie. I też w sumie tak naprawdę więcej jeszcze możemy zarabiać, bo ja zapomniałem, że jeszcze tutaj są boosty jakby na kasę. Chyba dwa takie boosty są z tego, co pamiętam. Dokładnie tutaj są te dwa boosty, tylko w sumie ja mam jeden, ale dobra, mniejsza w to, pootwierajmy sobie te najdroższe jajka, tylko zaznaczmy, żeby usuwało komony i uniki i niech zostawia same rery, epiki i tak dalej. Dobra, i skończyła mi się waluta, a więc zobaczmy, czy coś ciekawego nam wypadło i z tego, co widzę, wypadły nam same epiki, ale no, możemy poprzerabiać sobie te epiki na pewno, bo pewnie ich trochę wypadło. No, sporo tego wypadło, musimy chyba w sumie na pierwszy world pójść i poprzerabiać to sobie. No i musimy wyfarmić tak, nie wiem, z bilion tej waluty, żebyśmy mogli trochę pootwierać te jajka dłużej, ani jeżeli na przykład, nie wiem, 5 minut, bo myślę, że dłużej niż 5 minut to się nie otwierało. I też kolejną rzeczą, którą na pewno musimy zrobić, to zarobić 300 milionów tutaj na tą podkę. Bo ta podka wydaje mi się, że będzie mega mocna. Bo zobaczcie, jak tanie są tutaj te podki, a jak droga jest ta podka. A więc na nią koniecznie musimy zarobić. A więc dobra, pójdźmy tutaj i zobaczmy, ile w ogóle nam wyjdzie tych epików. No tak z dwa epiki nam wyjdą pewnie. W sumie to więcej niż dwa, bo już mamy tak naprawdę trzy. Teraz jest trzeci, no i na trzy epiki mieliśmy. Dobra, to zobaczmy, ile te epiki dają w wersji shiny. One są tutaj. No i mnożą nam tą walutę razy 30 i powera też mają całkiem sporo. Dobra, to ja farmię sobie tak, nie wiem, z 200-300 milionów tych rzeczy i wtedy dopiero sprzedamy sobie to wszystko, tylko kurczę, musimy kupić te podki. Gdzie się te podki kupywało? Chyba tutaj się gdzieś wchodziło i je się kupywało. Albo może w shopie? Chyba w shopie. Dokładnie tak, w shopie się to kupywało. Musimy sobie kupić tutaj tą podkę na godzinę. I tutaj jeszcze tą podkę musimy sobie kupić, no i odpalę te dwie podki, jak będziemy sprzedawać już te wszystkie rzeczy. Dobra, więc teraz ja tak farmię, no nie wiem, co najmniej z 15-20 minut i zobaczymy, ile wtedy nam się uda zarobić tej waluty halloweenowej. Dobra, teraz wydropiłem tego trochę więcej, odpalmy sobie jeszcze te dwa boosty, żebyśmy po prostu więcej zarobili, jeszcze tutaj ten, no i zobaczmy, ile teraz za to wszystko dostaniemy. Mam nadzieję, że już naprawdę, naprawdę dużo. No i mamy 1 bilion, a więc w sumie więcej, czyli możemy już kupić sobie tą jedną podkę i zobaczmy, gdzie ona w ogóle jest. Czy ją mi tutaj dało? Nie, nie dało mi, a więc prawdopodobnie jest w itemkach i w takim razie zobaczmy, co ta podka daje. I tutaj jej nie ma, a więc co ta podka nam daje? A to w ogóle w sumie nie jest podka, to jest pet, który jest naprawdę mocny, jest dwa razy mocniejszy niż ten za Robuxy. A więc oczywiście też go załóżmy. No i teraz będziemy dużo więcej zarabiać. Dobra, to w takim razie wyfarmię sobie do 1 biliona, żebyśmy chociaż, nie wiem, z 500 tych jajek mogli otworzyć. Dobra, chwilę jeszcze podropiłem te żyły, zobaczmy, ile teraz zarobimy za to wszystko, oczywiście z tym jednym lepszym petem, no i mamy 1,6 biliona. Dobra, to mamy na sporo jajek, a więc niech mi to otwiera, no i wiadomo, niech te piki tutaj usuwa, bo to nam nie jest potrzebne do niczego, niech zostawię oczywiście tylko te legendy wszystkie. I miejmy nadzieję, że tym razem coś ciekawszego nam wypadnie. Tylko kurczę, nie to jajko. Tutaj to jajko. I tu miejmy nadzieję, że coś ciekawszego nam wyleci. Dobra, i skończyła się waluta, no i z tego, co widzę, nie udało nam się wydropić nawet tej najsłabszej legendy, a więc szczerze mówiąc, dalej mi się nie chce otwierać tych jajek, no i w tym odcinku to będzie na tyle, więc do następnego.